Widzicie tą parę? Widzicie ich? Oni żyją sobie jak prawdziwa para w grze i... O Jezu! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Halo! Pomocy! Wracaj! Nie! Chwila, bo jest za dużo... Nie no, dziękuję wam bardzo serdecznie za subskrypcję, możecie zostać suba, bo jest... Nie wiem, wyszedłem jakoś z rakiety przez przypadek i lecimy na nią. Proszę, dobra, wejść, widzę cię. No. Nie wejdę, bo nie da się, ale no, lecę na górze, więc za chwilę tam dolecimy. Teraz musicie wbić mega dużo subów, żeby to leciało się. O, leci! Patrz, ja ci ktoś zostawi suba, za każdym razem jak ktoś zostawi... O, patrzcie, ile subów! A! Dobra, dobra. Lecimy, uważaj. Dobra, więc zostawcie tego suba, a my już dodatujemy, bo zostało naprawdę mało do 300 tysięcy, więc... A, nie. Ej, co jeżeli dotknę tego ognia? Ej, pamiętaj, że ta część zaraz się odczepi. A, no tak, twoi. Zapomniałem. Okej, prawdziwa wiedźma ma też miotłę. Ja mam odkurzacz, co prawda. Będę latać na odkurzaczu. To wygląda jak taka typowa wiedźma za 2 złote versus wiedźma za 100 złotych, ale dobra, nieważne. Mam jeszcze drugą rzecz. Mam jeszcze... To są jacyś ci, Hiszpanie w ogóle. Co oni robią? On się... To jest łazienka. Czemu oni są w łazience? Halo? Dobra, przetestujmy moją tą broń, bo ogólnie mam broń i sprawdzimy, jak ona działa. Więc testujemy. Idealne dotknięcie. Hola! Uciekają, chwila, to spróbuję użyć tego. O! O, czemu w waszej domu jest delfin? O, jest, udało się. Działa ta broń. Ciekawe, co ona robi. Palę się, dlaczego się palę? I zaraz jak podejdę... Ale super broń! O nie, zamknęła mnie, zamknęła wiedźmę. Odegram się na niej, jest na dole, widzę ją. Witam. Nie wierzę w to. Moja pierwsza miłość w Jezu, dobra, chodźmy na randkę, chodź za mną, idziemy do mojego domu, pokażę ci, jak mieszkam, nie wierzę, pierwszy raz mam dziewczynę w grze, to było moje marzenie, naprawdę, podejdzie do mnie, chodź, idziemy stąd, naprawdę, zawsze o tym, co tu robi wielka foka? Tak działa mafia. Ej, halo, co ty zrobiłeś? Nie twoja sprawa, dzieciaczku. Dobra, a chcesz ze mną być wiedźmą? No? Dobra. Ej, zobacz, co się z jej twarzą teraz stało. Ona jest wkurzona na mnie. To ja nic nie zrobiłem. Odsuń się. Dobra, stał. Dobra. Chodź dalej. Idziemy się zapoznać z nimi, bo widzisz, tu się grube dzieże się dzieją. Sonic tu jest! To oryginalny, z bajki. O, czekaj, może im tam coś wrzucę. Nie. Czemu ta foka? Ja nie rozumiem. Dobra, dawaj na 3-4. O! Ej, po coś mnie na balkon? Z jakichś trudnych spraw. Patrz, widzisz, jak tu po hiszpańsku piszą, to jakaś telenovela. Dobra, dawaj. Ej, zamknięte mają tu. Czekaj, jesteś w środku? Jestem. Dobra, pokaż, wpuść mnie od środka. Dobra. Nie! Jeremi, tu jest. Nie mogę cię wypuścić. Czekaj, to rzucę nam jeszcze jedną, żeby było zabawnie. Nie! Czemu? Czy wypuść mnie. Nie mogę, stary, sorry, nie mogę. Nie mogę, brachu. Nie mogę, brachu, sorry. No, proszę. Gang Trumpków nie pozwoli nikomu być na tej ziemi, mam rację? Tak. Zniszcz go! On nie ma Trumpków. Ej, właściwie jak nasze Trumpki się nazywają? Trumpex. Trumpex, właśnie, dokładnie. Wymyśliliśmy sobie nazwy marki Trumpex, więc teraz choć idziemy znaleźć sobie jakieś ładne dziewczyny, bo jesteśmy gangstrami, mam rację. No, dokładnie. Jaką byś chciał mieć dziewczynę? Chudą. Jezus, ale jesteś dziwny. Dlatego. Ej, czy ty chcesz mieć dziewczynę w Robloxie, naprawdę? Gościu. Nie chcę, żartowałem. No. Dobrze, to były żarty, myślałem, że ty serio mówisz. Nie, ale... Czekaj, nie, spokojnie, nie zabijaj ich, spokojnie. Zabiję ją. Zostaw ją, ona nic nie zrobiła ci. Wiesz co, odwala ci po prostu od hasy, wiesz? Patrz, zobacz, widzisz, kto tam stoi? Niestety są to oderzy, a oderów niestety... Trzeba niestety... wiesz... Zastrzelić? No, musi to zrobić. O nie, ona płacze, czekaj, Bacon ją zdra... Czekaj, zobaczmy... Ups. Ach, dobra. Wiesz co, może my ją pocieszmy, spróbujmy... Zjedz jej! No i oczek to zjedzmy. Nie, musimy być mili dla niej. Spróbujmy ją pocieszyć, jeżeli ją pocieszymy, to jedna osoba dzisiaj będzie miała lepszy dzień. Czekaj, może jej ptaka dam? Nie, ja bym nie dawał ptaka. Czekaj, ja jej dam. Masz, dobra. Proszę. Martwy ptak, idealny do zjedzenia. A! Co jest? Czemu on tu? Wow, chwila, czekaj, spokój. Nie o to chodziło. Nie. Dobra, okej, okay, nie o to mi chodziło, nie! One lecą do mnie teraz! A, nie, czekaj, to są moje sługi?
Tak, patrz, one za mną latają. Zrobić, żeby za mną też latały? Tak, chodź, podejdź, to będą za tobą latać. No nie wiem, nie wiem. Nie odchodź, nie uciekaj, nie, spokojnie. Serio, one są wyszkolone, nie ugryzą cię. No serio, możesz się pogłaskać, patrz, pogłaskaj. O. Dobra, jednak ich nie wyszkoliłem, sorry. Dobrze, więc jestem samotnym dzieckiem. Tatuś mnie pozostawił tutaj, bo nie wiem dlaczego w sumie mnie zostawił, bo ja nie mam nic do... Czemu tak szybko biegam? Co to jest? Ej, ty też... Tato, ty też tak masz? Tak, no chodź na inny serwer. Czy nas admini trolują? Szybko, synek, idę do ciebie. Czekaj, tato, musimy zrobić to, synek, czego się baliśmy najbardziej, czyli powstrzymać tego admina, który niszczy całą rozgrywkę graczom. Jak tak? Trzeba. Dobra, o. Dawaj. Okej, okay, idziemy po niego, dawaj tato. Mam makrele, zabijemy go makrelą. Któremu mam przywalić? Te z tym. Który? O te. Te? Dobra, czekaj, idę go... Ej, dawaj, nie mogę! Dawaj, synek. Nie mogę! Tato! Ała. Tato, przepraszam! Czekaj, ja chciałem go, bo to jest admin! O, dostał! Dostał, leży lamusek! Jej! Jeszcze tego lamuska, no! Spadaj, lamusku! Napisał, że to nie działa. O, ty, działa, zobacz! Ale a, lamusek! Dobra, tato, pozbyliśmy się adminów, cieszysz się? Ej, zobacz, kto jest za nami. Dawaj, jeszcze raz go z ryby. A masz! Ale się wkurzą, zaraz będą tacy wściekli i się na nas zemszczą jako admini. Dobra, czekajcie, ludzi zwykłych trzeba ratować, trzeba ich szybko odpychać od adminów. Tato, musimy ją reanimować. Tato, to nie może tak zostać. Nie, ale nie tak. Chodzi o to, że musimy do szpitala ją zanieść. Aha, dobra. Wezmę ją na wózek, dobra? No, tato. Tato, weź ją na wózek. Nie da się. Czekaj, tato. Spróbuję dokonać operacji. A! Ucieka mi! Ej, zaraz! Możemy ją tak przenieść do szpitala! Go ją przenieść, dawaj. Na. No i się nie uda. On miał super moce, co nie? Chwalił się, że ma cheaty. A ta dziewczyna go kochała za cheaty, widzicie? A ja go zamroziłem, bo ja mam admina, a cheaterzy nie są fajni. Cheater versus admin. Czekaj, nie bij! Ja zrobię jej co innego za zakochanie cheaterów. Nie wolno kochać cheaterów. Ej! Ej, on ma admina. On ma VIP-a. Czekaj. Ona nam każe wyjść. Dobra, jesteś gotowy? Cool, chłopcy! Teraz! Ej! Dobrze. Odrodził się! On ma jakąś ochronę. Dobra, rzucam w nim pieniędzmi. Może nas zostawi. Free Robux, masz. Free Robux. Weź moje pieniądze, tylko mnie zostaw, proszę. Weź mnie! Ej, on mnie paraliżuje, może mi pomożesz, co? Jak? O, ty nubie. Zmniejszyłem go i co teraz? Jak się czujesz? A! Naszych kolegów bije! No nie! Dobra, chodźmy stąd, nie mamy z nich szans. O, co z tego? Poddajmy się. Ej, widzisz go? Leży na plaży. To pewnie jest ten nubek. Hej, nubku. Ej, je pizzę. On wygląda strasznie trochę. To jest soczka? Chcesz pieniędzy? Wylałem go na ciebie. Ups, dałem ci pieniądze. Masz, proszę. Tak? Tak, chcecie się bawić? Ale mu dogadałem. Ej, chwila. Wychodzić stąd. Przemyśl to, chwila. Wow, chwila, spokojnie, kolego, dogadajmy się. Dam ci moje buty. Już ci nigdy więcej nie dam pieniędzy, dam ci moje buty, Trampex. Trampex, buty, Trampex. Serio. Nie chcę. Nie, nie strzelaj. Mogliście tu nie podchodzić, nie zacząć kłócać mojego spokoju. Wiesz co? Jeden tylko z nas przeżyje. Trampex lub nie Trampex. Rozwiążmy to jak mężczyźni. Nie, to działa, serio. Myślę, że to nie zadaje HP w ogóle. Dobra, weź moje pieniądze, ja nie chcę walczyć. Zostaw mnie, rozwiążę tak mężczyzna. No. Oddam ci moje... Bierz wszystko, proszę. Okej, okay, ogólnie jesteśmy już na Adopt Me i... Znaczy, postanowiłem tutaj wbić, nie wiem, czy ktoś to gra... Chwila. Nie wiem, skąd jest taki fenomen tej gry. Czemu ona jest pierwsza? Możecie mi napisać w komentarzach, bo ja zawsze nie ogarniałem. Na live'ach graliśmy. No dobra, co chciałeś, no? Bo muszę gdzieś skoczyć na szybko. Może mam coś z moim dzieckiem pobawić na placu. Ale czemu... Czemu dziękuję, jej głowę... naprawdę, dziękuję. Nie, ale naprawdę. Czekaj, ale wrócisz, tak? Na pewno? Tak. 100%? Nie skomujesz? Tak. Kurde, zejdź mi z głowy, dziecko! Halo, dziecko? Mówisz? Umiesz mówić? Dziecko, czy ty umiesz mówić? Czemu mi gryziesz rękę, kurczę? Dobra, nie wiem, naprawdę, jestem pierwszy raz w takiej dziwnej sytuacji, że mam przypilnować komuś dziecko. Mam nadzieję, że na serio ten tata wróci, bo jeżeli nie wróci, to ja z nią nie zostanę tu dłużej. O, widzę, że tu też jakaś mama, to może samotna mama mnie na... Nie nauczy mnie jak... O, jest, odwróciła się. Stój, dziecko, wracaj tu. Jeszcze mi dziecko jakieś dali. Dobra, nie wiem, co robią dzieci. Myślę, że się bawią też tak. Nie wiem, co robią te dzieci.
Co się z nią sta... Czemu ona... Halo, dziecko, gdzie jesteś? O, tu jesteś. Jezu, jakie ty jesteś niesforne, naprawdę. Po co wpadałaś do tej tuby? Nie wiem, twój tata nie wrócił. Coś, nie widzę go, żeby wrócił. No i co teraz mam zrobić? Nie, no, to już jest poważne, naprawdę. Nie mogę cię trzymać do ranka. Już minęło 12 godzin się trzymam w tych rękach chyba. Co robi twój tata na skateboardzie? Dzień dobry, proszę pana. O, zaopiekowałeś się moim dzieckiem? No, zaopiekowałem. Bo mogę już panią oddać, bo ja czekam 12 godzin z tym na rękach tym. Tak, daj. Tak? Dobrze, to proszę wziąć. Czyli pan jej nie zostawił, tak? Nie. To dobrze, bo jak... proszę pana, a dałoby się jakąś zapłatę za to trzymanie tego dziecka, czy nie? Chwila. Jasne. No dobrze, to poproszę. Ale proszę pana, czy pana dziecko tam jest gdzieś pod tą wodą? Ona umie pływać, uczyłem. Ale to dlaczego jej nie widać? Dlaczego jej głowa nie wystaje albo coś? Nie nurkuje, to jest taka... Wie pan, co jest nurkowanie? No wiem. No to... Na pewno, nie skamuje nas pan. Nie, proszę pana. Dobrze, no to dziękuję. To ja dziękuję za zapłatę, do widzenia. Do widzenia.